Na Asię czeka już Ania Zając, która swoją działalność logopedyczną rozkręciła w sieci. Asiu, jeżeli nie ma Ciebie w sieci, to nie ma Ciebie wcale. Dlatego chciałabym, by Ania dzisiaj powiedziała nam, jak to robi, że ma tak potężne zasięgi, a przede wszystkim, ile ją to kosztuje. Nic mnie to nie kosztuje tak naprawdę. Ja się śmieję do tej pory. To nie było tak, że mam kupę pieniędzy i mogłam sobie pozwolić na wynajęcie kogoś, kto mi zrobi stronę. W związku z tym, że nie mogłam sobie na to pozwolić, to znalazłam darmową witrynę, w której mogłam pisać bloga i od tego zaczęłam. Dziś to, co jest też ważne, to właśnie budowanie siebie na zasadzie marki osobistej, tak? Czyli ja jestem twarzą swojej firmy. Ten świat temu sprzyja. Najpierw musimy sobie wyobrazić, do kogo ja chcę to mówić, dla kogo ja chcę publikować. Skoro piszesz, to nie jest nic złego pisać na zlecenie. Super, ale jako ja. Więc skoro świat mi daje możliwość taką, a daje, to ja mogę to opublikować w formie PDF, mogę dać tego przecież cenę i ja mogę to sprzedać, dlaczego nie? Więc możemy iść w tym kierunku. Zobacz, Asiu, ile ty tak naprawdę robisz rzeczy, którymi mogłabyś się pochwalić. Zdecydowanie. Różnego rodzaju akcje dla dzieci. To wszystko tak naprawdę powinnaś pokazywać, co ty dla tych dzieci robisz, jak one się z tego cieszą, jak się bawicie, jaki masz pomysł na to, co stworzyłaś. Wiecie, tu trzeba się trochę też przełamać. Tak, trzeba się trochę uodpornić. Tak. Trzeba mieć też do siebie dystans. To jest ogromnie ważne, bo inaczej jeden taki słowo krytyczne. Asia, a w jakim obszarze ty siebie widzisz w tym internecie? W czym czujesz się, że jesteś najlepsza? Co chciałabyś robić, pokazać, pochwalić się? Myślę, że teraz bardzo dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, ponieważ obecna sytuacja też zmusza de facto do takiej działalności, a obecnie rzadko się o tym mówi. I to jest taki temat. Pomysł, prawda? Rewelacyjny. Rewelacyjny. Polski jako język obcy. Rewelacyjny, tym bardziej, że po pierwsze to miasto daje przeogromne możliwości, po drugie, szczerze mówiąc, nie kojarzę takiego profilu. No widzisz? A jest kilka milionów różnych profili, prawda? Więc tutaj w tym momencie miałabym tą szansę jednak rozpocząć taki cykl. Tak, i myślę, że od tego musisz zacząć. Specjalista, na przykład, nie wiem, nauczycielka języka polskiego jako obcego mobilnie. Tak? Dzwonisz, a ja przyjeżdżam, skoro nie mam miejsca i sama nie mam warunków. Terapeuta mobilnie, dlaczego nie? Asia, ty tak musisz jest. Jutro wstać. Ty musisz jutro spojrzeć w lustro i pomyśleć sobie, nie zaczynam od poniedziałku, tak. Zaczynam od dziś, zaczynam od teraz.